Thank you.
podczas której chcemy dziękować Bogu za zebrane plony ziemi. Co roku gromadzimy się u stóp Matki Bożej Tuchowskiej jako mieszkańcy naszego rejonu, gminy i spoza gminy. Przybywamy z wieńcami, aby dziękować za plony, za dary ziemi, za trud na ziemi, na roli. Bardzo serdecznie pragnę pozdrowić, powitać Was, drodzy rolnicy, wszyscy, którzy troszczycie się o codzienny chleb. Chcemy dziś podczas tej Eucharystii przedstawicą Matki Bożej Tuchowskiej podziękować za szczęśliwie zebrane plony ziemi. Pozdrawiam bardzo serdecznie zarówno gospodarzy tego terenu, naszej gminy, w osobach pana burmistrza wraz z małżonką, zastępcę pana burmistrza również z rodziną, przewodniczącego rady naszego miasta, także radnych naszej gminy oraz wszystkich wójtów, sołtysów, ludzi, którym bliska jest praca na roli. Pozdrawiam wszystkich parafian i gości przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Również starostę, starościnę tegorocznych dożynek. Bardzo serdecznie, już na początku tej Eucharystii, dziękuję za pięknie wykonane wieńce dożynkowe, nawiązujące do tegorocznego jubileuszu Chrztu Polski. Prezentacja tych wieńców na pewno nastąpi na rynku duchowskim podczas dalszych uroczystości dzisiejszego dnia. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan: ja znam ich czyny i zamysły, że będę wyzebrać wszystkie narody i języki, przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak i wyślę niektórych ocalałych z nich do narodów: Tarszysz, Put, Lud, Meszek i Rosz, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które nie słyszały o mojej sławie, ani nie widziały mojej chwały. Oni rozgłoszą chwałę moją wśród narodów. Z wszystkich narodów przyprowadzą jako dar dla Pana wszystkich waszych braci na koniach, na wozach, w leptykach, na mułach i na dromaderach, na moją świętą górę w Jeruzalem, mówi Pan. Podobnie jak Izraelici przynoszą ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do świątyni Pana. Z nich także wezmę sobie niektórych jako kapłanów i lewitów, mówi Pan. Oto słowo Boże. Całemu światu głoście Ewangelię. Zapomnieliście o napomnieniu, z jakim Bóg się zwraca do was jako do synów. Synu mój, nie lekceważ karcenia Pana, nie upadaj na duchu, gdy On cię doświadcza. Bo kogo miłuje Pan, tego karci, chłoszcze zaś każdego, którego za syna przyjmuje. Trwajcie w karności, Bóg obchodzi się z wami jak z dziećmi. Jakiż to bowiem syn, którego ojciec by nie karcił. Wszelkie karcenie na razie nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi tym, którzy go doświadczają, błogi plon sprawiedliwości. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i osłabłe kolana. Proste ślady przejcie nogami, aby kto chromy nie zbłądził, ale był raczej uzdrowiony. Oto słowo Boże. Amen.
z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? Siostry i bracia w Chrystusie, to pytanie, które ktoś postawił Jezusowi w dzisiejszej Ewangelii Świętej, z pewnością dotyka i nasze serca. Bo i my, bardziej lub mniej świadomie, szukamy ocalenia w życiu. Szukamy ocalenia od zła, które wciąż dotyka i poniewiera nasze życie. Szukamy jako ludzie ocalenia od upływu czasu, który to czas z latami staje się wrogiem dla człowieka, bo zabiera nam młodość, zabiera nam witalność, urodę i zdrowie. Szukamy wreszcie ocalenia od śmierci, która wydaje się, że zabiera nam wszystko. Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? I na to pytanie Jezus daje trochę zaskakującą odpowiedź. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, z północy i z południa i zasiądą w domu mojego Ojca, w Królestwie Niebieskim. Ale przyjdzie moment, kiedy Pan drzwi zamknie i wielu zostanie na zewnątrz i nie wejdzie do środka. Słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jezus chce nam powiedzieć, że droga do nieba otwarta jest dla każdego z nas bez wyjątku. To On, jak mówi nam dzisiaj Ewangelia Święta, zmierzając do Jerozolimy, czyli do miejsca, gdzie dokona dzieła odkupienia świata, przez mękę krzyżową otwiera nam drogę do nieba. I na mocy zasług Jezusa Chrystusa wszyscy, bez wyjątku, każdy z nas otrzymuje bilet do nieba.
i każdy z nas może tam wejść. Więcej, Jezus pokazał nam drogę do nieba. On sam przecież jako pierwszy przeszedł przez tą ziemię i powrócił do domu Ojca. I zostawił nam ślady na tej ziemi. Są to ślady zawierzenia Bogu życia. Są to ślady ufności. Ślady pełnienia woli Ojca. Są to ślady opierania się pokusom złego. I ślady czynów miłości i miłosierdzia. A tymi śladami jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. A więc, siostry, bracia, wszyscy bez wyjątku mamy bilet do nieba. Więcej, znamy drogę. I mamy ślady Chrystusa, po których możemy tam wszyscy dojść. Ale w dzisiejszej Ewangelii Świętej Jezus uchyla nam jeszcze jakby drugiej strony owej tajemnicy. Mówi bowiem, że drzwi do nieba są ciasne. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, bo kiedy wam drzwi zamknie, wielu zostanie na zewnątrz i do środka nie wejdzie. A więc, siostry, bracia, nie wystarczy tylko przynależność do Chrystusa na mocy Chrztu Świętego. Nie wystarczy zapisane moje i Twoje imię w księgach parafialnych. To jeszcze za mało. Nie wystarczy miernota życia. Miernota życia duchowego, religijnego i moralnego, w której to miernocie przecież tak wielu dzisiaj żyje. To za mało, aby wejść do nieba, bo drzwi tam są za ciasne. Wszyscy zostaliśmy stworzeni przez Boga z miłości, obdarowani życiem. I otrzymaliśmy od Boga jeden z największych podarunków. A tym darem otrzymanym od Boga jest czas. Każdy z nas otrzymał czas życia. I Jezus mówi do nas: usiłujcie wejść przez ciasne drzwi. To znaczy, zaprasza nas do pewnego wysiłku czynionego w naszym życiu. Przecież jako ludzie jesteśmy istotami jakby niedokończonymi. Ludźmi dopiero stajemy się w życiu, zaproszeni przez Boga, aby dojrzewać. Aby dojrzewać w wymiarze duchowym, aby dojrzewać w wymiarze religijnym, aby dojrzewać w wymiarze moralnym. Czynić wysiłek w kierunku duchowego życia. Kończą się powoli wakacje, kończą się urlopy. Można by tak zapytać, czy wykorzystaliśmy ten czas, który Bóg nam dał? Czy potrafiliśmy w czasie urlopu wyruszyć w stronę duchowego życia, aby zachwycić się pięknem tego świata, aby duchowo się ubogacić, aby zauważyć bliskich obok siebie, rodzinę, żonę, męża, dzieci, by się duchowo pogłębić. A może komuś wystarczyła
przysłowiowa szklanka piwa i został na tym poziomie i nie stało się nic więcej. Bóg daje nam czas. Kochani, dla Boga nie jest najważniejsze to, byśmy byli doskonali w życiu, byśmy byli perfekcjonistami moralnymi, bo niektórzy myślą, że tylko tacy perfekcjoniści moralni wejdą do nieba, że tylko dla takich tam jest miejsce. Dla Boga najważniejsza jest owa usilność. Usiłujcie wejść. Czyli owo staranie się o to, wysiłek człowieka, aby ciągle powstawać, aby się zmagać, aby o coś w swoim życiu zawalczyć. I to wciąż i nieustannie. Zdarzyło mi się towarzyszyć przez wiele lat komuś, kto był alkoholikiem. Był mężem, ojcem rodziny. I patrzyłem przez przeszło 20 lat na jego upadki w tym względzie. I na ciągłe zrywanie się i powstawanie. I znowu upadał i znowu się dźwigał. I nie jeden raz widziałem łzy w jego oczach, kiedy sobie uświadamiał swój dramat i dramat, który sprawia też swoim bliskim i swojej rodzinie. Widziałem wreszcie ostatni etap jego życia, kiedy dotknięty chorobą nowotworową musiał powoli zrozumieć i przyjąć tą chorobę jako swoistego rodzaju pokutę, aby zobaczyć cierpienie, które stawało się swoistego rodzaju łaską, uzdrawiającą, leczącą to wszystko, co było zaniedbane przez życie. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, mówi Jezus Chrystus. Kiedyś podczas misji świętych, które prowadziliśmy w pewnej parafii, przeżyłem takie niecodzienne wydarzenie. Wstałem bardzo wcześnie rano, zapewne przed 5 godziną. Wyszedłem na zewnątrz, chodząc koło kościoła, odmawiałem różaniec. I widzę na murku przy kościele siedzi mężczyzna w wieku 40 kilku lat życia. Podchodzę, co pan robisz tutaj tak wcześnie rano przy kościele? Ja tu czekam na misjonarza. I opowiada, że poprzedniego dnia wieczorem był na misjach świętych, że słuchał Słowa Bożego, że to Słowo Boże tak bardzo mocno jakoś zapadło w jego życie. Wrócił do domu, nie mógł spać. Wstał wcześnie rano, kiedy jeszcze było ciemno i przyszedł pod kościół i od kilku godzin czeka na misjonarza. I była piękna spowiedź święta. Taka spowiedź, którą nazywamy nawróceniem. A później, kiedy misje święte się kończyły, kiedy było bardzo dużo ludzi, kiedy były podziękowania i kwiaty, zobaczyłem go. Stał z przodu, trochę z boku. Obok niego stała jego żona. Stały też jego dorastające dzieci. I pomyślałem sobie wtedy tak, Boże mój, przecież to już jest nieważne. Czy on wytrwa w tych postanowieniach dzień, tydzień, miesiąc, rok? Czy wytrwa, daj Boże, całe życie? To już jest nieważne.
Ważne jest to, że zechciał powstać. Ważne jest to, że zechciał w życiu jeszcze o coś zawalczyć, że zechciał zaryzykować. Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, mówi Jezus Chrystus. Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni, obdarzeni darem życia, obdarzeni czasem, które Bóg nam daje na tej ziemi, z biletem w ręku do nieba. Idziemy przez tą ziemię jako ludzie ułomni. Jakże ważne jest owo usiłowanie, aby tam wejść, aby wciąż się podrywać, aby wciąż pragnąć więcej, dalej widzieć, więcej być człowiekiem, chrześcijaninem żyć. Na miarę tego więcej, bowiem otworzą ci drzwi do nieba i dzięki temu pragnieniu, aby dzięki temu staraniu, aby tam dojść, przejdziesz przez te uchylone drzwi i wieczność szczęśliwą otrzymasz od Boga. Amen. Tych, którzy otrzymali od społeczeństwa mandat rządzenia naszym krajem, by swoją pracą prowadzili Polskę ku dobru duchowemu i materialnemu, aby żadnemu człowiekowi na polskiej ziemi nie zabrakło powszedniego chleba, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rolników i ich rodziny, którzy dziś składają dziękczynienie za zbiory, które są ukoronowaniem żniwnego mozołu, aby potrafili stawić czoło problemom, których doświadczają i nie tracili nadziei na lepsze jutro. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziny naszej parafii, aby wsparte łaską Boga oraz modlitwą potrafiły przekazać młodemu pokoleniu najważniejsze wartości w budowaniu wzajemnych relacji i miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, aby dzięki zwycięstwu Zbawiciela nad grzechem i śmiercią osiągnęli pełnię wiecznej radości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Thank you.
Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Przy tej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.